Dzisiaj w odcinku Bez Etykiety rozmawiamy z panem Pawłem Sową. Dziękuję. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo miło. Panie Pawle, jak pana przedstawić? To jest pytanie, na które zazwyczaj... Znaczy, ja bym się przedstawił w ten sposób. Ja lubię o sobie mówić, że jestem multimedialistą, czyli to jest pojęcie, które umyślnie wybrałem takie, którego nie ma w słowniku, a to dlatego, że uważam, że słownikowi brakowało pewnego pojęcia, czyli kogoś, kto... No, jakby to uprościć. Znam się i na tworzeniu filmu, i pisaniu filmu, i tworzeniu muzyki, i generalnie jestem generalistą multimediów, ale też nie zawęża się to wyłącznie do filmu, też dotyczy to grafiki, dotyczy to pisania, dotyczy to przede wszystkim może muzyki, w której to się od dawna dość poważnie poświęcam i której się realizuję i grywam w tu i ówdzie występy. Człowiek renesansu, jednym słowem. Albo człowiek, który nie mógł za długo usiedzieć w jednym miejscu i potrzebował cały czas nowego pomysłu na siebie, bo tak, no tak, szybko się nudziłem. Generalnie to wszystko się kręci wokół multimediów teraz, no bo to jest to, co mi łatwo relatywnie przyszło, w sensie, bo rodzice mnie dbali o gust od młodego i tak dalej, więc też miałem możliwość interakcji i nauki technik, zarówno plastycznych, muzycznych i tak dalej, od bardzo młodego wieku. Ale generalnie to tak z zainteresowań, to ja chciałem najpierw być wynalazcą, przede wszystkim. No a później jak wyszło, że taki zawód to wtedy jeszcze no, może istniał, ale no, nie bardzo istniał w tej wersji, w jakiej ja go o nim słyszałem, już czasy Tesli i Edisona i tym podobnych, zresztą Edison to też już nie były te czasy. W każdym razie, że te czasy odpłynęły, więc ja w którymś momencie chciałem być naukowcem. Bioinformatykę studiowałem i to było coś, co mnie niesłychanie fascynowało i coś, co za czym do tej pory tęsknię dość poważnie. To dlaczego pan nie kontynuował drogi w tym kierunku? Dlatego, że po prostu za przeproszeniem skrzyżowanie dupy z krzesłem było czymś, co było poza moim zasięgiem, pomimo lat pracy nad mechanizmem, w sensie trykami, żeby w jakiś sposób oszukać głowę, że żeby jednak coś zrobić. No i okej, to dawało jakieś takie efekty w postaci tego, że generalnie coś tam w ogóle zrobiłem. Tak? Nawet by niektórzy powiedzieli, że pewnie nie mało, ale dalej, biorąc pod uwagę, daleko nie szukając, że moja koleżanka ze studiów pracowała przy szczepionce oksfordzkiej na COVID. To biorąc pod uwagę, że ja mam taki tak głęboko gdzieś taki prometejski mit w sobie, w sensie chciałbym kurde coś zrobić dla Homo sapiens, to tak pomysł, że byłem na tych studiach, nawet mi się podobało i gdyby nie jakiś tam jeden przedmiot, który wymagał za dużo siedzenia, kurde, i nauczenia się kilku formułek na pamięć, to kurde, mogłem się siedzieć w tym laboratorium i pracować nad tym, co... Pluje pan sobie w brodę trochę? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, w sensie oczywiście teraz nie jest tak, żebym miał w sensie płakał za tamtym życiem. To nie o to chodzi. To jest raczej to, że no tak, to był jakiś scenariusz, który no, nie został wybrany z różnych względów. Gdyby miał wcześniej diagnozę, może. Tak. Może to by było na stole. Prawie na pewno by to było na stole. Ale no tak z tych studiów, jak i z późniejszych kolejnych, które każdy z nich trochę downgradowałem swoje poziom zaangażowania. Jak nie wypaliło z bioinformatyką na UW, to poszedłem na computer sciences, czyli informatykę po angielsku na Politechnice. Jak tam nie poszło, no to poszedłem na informatykę na polsko-japońskiej. Gdzie dzięki temu, że te studia były pioniersko wtedy przez internet prowadzone, dzięki temu, że mogłem sobie pracować, w sensie, gdy nie byłem wsadzany w ramki studentów, to dzięki temu udało mi się dojść najdalej, jak mi się w ogóle udało, czyli do tam końca trzeciego roku. Jasne. Ale tego też nie skończyłem, bo się rozkojarzyłem. Kariera DJ-ska się
DJsko-producencka się, nie, wtedy jeszcze głównie DJska, się zaczęła tak rozkręcać, że no, kolorowy świat tańca, alkoholu, zabawy versus siedzenie samemu przy komputerze. No, powiem tak. Widać po mnie, który świat wybrałem w sensie jak to było podyktowane moim typem osobowości, tak? Generalnie ja nie mam kłopotu z tym teraz większego, że to tak się potoczyło, natomiast gdybym miał wybór, to bym pewnie inaczej wybrał. I kurczę, no dlatego tu jestem, bo uważam, że fajnie było, żeby ludzie mieli wybór. Prawda? I to myślę, że na chwilkę przerywam panu Pawłowi, bo to zawsze podkreślamy, że warto wiedzieć, że się ma ADHD, warto po prostu znać siebie lepiej. Nie trzeba, jeśli ktoś nie chce, nie trzeba używać leków, nie trzeba przyjmować farmakologii, nie ma takiego przymusu. Jeśli człowiek uważa, że pomoże, to dobra, to jasne, ale na pewno trzeba wiedzieć, dlaczego ja taki jestem i jaki ja jestem, w czym będę sobie radził, w czym gorzej sobie radzę i na pewno nie ma sensu, żebym szedł w tym kierunku. Ja mam na ten temat dość osobistą historię do opowiedzenia. Przyszedłem do pana z polecenia koleżanki, która to po rozmowie z panem stwierdziła, że nie, no ten Sowa to na pewno ten ma. No więc przyszedłem, był ten cały proces tego diagnozowania i przy ostatnim spotkaniu, w sensie jak szedłem na ostatnie spotkanie, gdzie miałem odebrać jakby ten finalny wynik, Maja powiedziała mojej dziewczynie, Ewelinie, że ty bądź tam przy nim, bo może się rozkleić. I ja sobie pomyślałem, w sensie Ewelina mi o tym powiedziała, ja tak sobie myślę, co to za bójda jest, dlaczego miałbym się rozkleić? Czy ja mam ADHD? Prawie na pewno tak. Była o tym mowa w dzieciństwie, było mowa, że prawie na pewno, że pewnie mam, nikt z tym nic nie zrobił, ale generalnie że żyłem z przeświadczeniem, że ja raczej mam ADHD. Ale raczej. I to raczej robi ogromną różnicę, jak się okazuje, bo jak przyszedłem tutaj do pana i jak odebrałem tą diagnozę, to nie w momencie, kiedy ją odebrałem, ale jak wyszedłem za drzwi, jak sobie uświadomiłem, że wszystkie te domysły, że to ja, to nie jest tak, że to powinno być takie trudne, tylko że, kurczę, no, te domysły, że to może coś jednak przeciwko mnie działa, nagle się okazały prawdziwe. Nagle ten cały scenariusz, który ja pogrzebałem, o którym mówiłem, gdzie tych studiów, nagle się okazuje, że to nie jest tak, że to ja jestem spierdolony, tylko jest tak, że no, nie no, generalnie tak, no, po prostu jestem chory i tyle. No i w tym momencie, jakby to był ten moment, kiedy się zmierzyłem z tym całym równoległymi scenariuszami, którymi poszliśmy. W którym mogło pójść to moje życie. No więc tak, Maju, miałeś 100% racji z tym, że to był potężny moment. Wbrew temu, czego się spodziewałem. Tak. Panie Pawle, to nie tylko pan tak to przeżywa. Naprawdę wielu pacjentów tak ma. Bo to naprawdę są zupełnie, no jakby wszystko musiałbym powtórzyć to, co pan powiedział, bo to bardzo mądre słowa i rzecz, którą właśnie wiele osób tak samo przeżywa, czyli to są dwa równoległe życia i ten rozdwojenie mogło być wcześniej i mogłem się dowiedzieć po prostu o tym, że mam. Tak. No jest pan bardzo młodym człowiekiem i całe życie przed panem, tak naprawdę, to i na te studia, jeśli by pan chciał, może pan wrócić. Takie ale mam z grubsza plany. Nie tam te same, bo tamten jakby to już odjechało i kariery nie zrobię, ale mogę zawsze robić coś, co mnie interesuje. Więc tu zostawmy, bo to już pana osobista sprawa, może jasne. Może już w to nie wchodźmy. Nie zanudzajmy widzów, ale nie, przepraszam. Ale też nie zapraszajmy, zostawmy to. Ale właśnie, to, że wiem, co, jakie mam zaburzenie, sprawia, że na pewno lepiej mogę dobierać sobie swoją przyszłość. Tak.
A niech pan powie, bo tak, jednak też dlatego pana zaprosiłem, że jest pan w tej drugiej grupie zawodowej, czyli ludzi zajmującą się sztuką. Drugiej mówię, bo ADHD-owcy lokują się w trzy grupy zawodowe. Nie będę tu zdradzał ich, moi pacjenci wiedzą, bo często o tym opowiadam, ale myślę, że kiedyś przyjdzie na to pora. Jest pan w drugiej grupie, czyli w grupie artystów. I jak pan myśli, na ile to ADHD pomaga w tej pracy artysty? No, bez wątpienia jest tak, że szaleństwo twórcze to jest rzecz, która nie jest mi obca, że tak powiem, i polegałem na tym wielokrotnie. Ja nie potrafię, w sensie nie potrafiłem do czasu, kiedy nie zacząłem się z tym mierzyć z boju przypadłości jako chorobą, nie potrafiłem rozsądnie zarządzać czasem, potrafiłem robić rzeczy na gwałt, dużo, szybko. I to generalnie jest, to mi dalej pozostało tak, jak pracuję nad sztuką. W sensie mój proces twórczy jest bardzo, bym powiedział, wyczerpujący, dynamiczny, intensywny. Tak. Też to, że to, co, od czego pan zaczął, czyli że jest pan multimedialistą i że pan zajmuje się różnymi sztukami. Tak. No to też jest ADHD przecież. Tak, zdecydowanie tak jest, w sensie inaczej. To, że co mi dało ADHD, jakie są benefity potencjalne na tego, to jest to, że dzięki temu, że cały czas byłem zmuszony przez siebie do jakby zmieniania formy wyrazu, medium i tak dalej, przechodząc po drodze, tak jak mówiłem, przez prawie wszystkie rzeczy, które można opisać jako multimedia, dało mi to unikalną perspektywę, gdzie widzę paterny, w sensie schematy, które są uniwersalne dla wszystkich tych jakby sposobów wyrazu, że tak naprawdę, jakbym to w jednym zdaniu miał podsumować, to, że storytelling is storytelling. I że wszystko jest historią. I tak naprawdę to zaczynało się dla mnie może na początku, to robię jakiś tam grafik kiedyś tam, jak miałem naście lat, coś tam. Po drodze za każdym razem, jak zdobywałem kolejne umiejętności w kolejnym medium, to się okazywało dość szybko, że to wszystko rządzi się tymi samymi prawami. I to jest ta perspektywa, ta właśnie, którą nazywam unikalną, czyli takie dość głębokie zrozumienie bardzo wielu różnych środków wyrazu. To jest coś, na czym ja próbuję teraz zbudować swój jakby nowy pomysł na to, co ja teraz będę robił. W sensie to jest spojrzenie na to, co... No dobra, masz pan to ADHD, w rezultacie masz pan taki kolaż umiejętności, co z tych cytryn możesz wycisnąć? No i wychodzi mi na to, że w sumie tak się świat poukładał, że teraz to całkiem dużo mogę z tego wycisnąć, bo nie wiem, moje parcie na szkło, witam Państwa, mojego różnego rodzaju właśnie poszukiwania, wszystko to daje mi to, że w świecie, gdy na przykład grafików zaraz, przepraszam, kochani bracia i siostry, no nie będzie was tak dużo, gdzie muzyków, którzy producenci, bracia i siostry, też nie będzie nas tak znowu dużo i ten, kto przetrwa? No przetrwają ci, którzy umieją, są sami z pomocą sztucznej inteligencji, dajmy na to, są w stanie zrobić robotę za wszystkich. Ale no to wymaga nie głębokiej wiedzy w jakimś jednym temacie, tylko wystarczającej wiedzy w wielu różnych tematach. No i to jest to, co mi dało ADHD. Tak. To jest to, co jakby w jaki sposób te cytryny, które dostałem, wycisnąłem. Tak, zdecydowanie tak jest. Czyli ADHD pozwala, daje ogląd ogólny, z wyższej perspektywy, z większej perspektywy, ogląd ogólny jakiegoś tematu, tam gdzie osoby bez ADHD mogą się zagłębiać w jakieś szczegóły, czy specjalizować w jakiejś wąskiej działce, tam przyjdzie ADHD-owiec i wszystko pozmienia, bo on widzi to z dalszej perspektywy i widzi, że to zupełnie inaczej będzie funkcjonować jakiś temat, jeżeli zupełnie to inaczej poukładamy i okazuje się, że to cudownie rzeczywiście działa.
I to jest tak, zdecydowanie wielka moc ADHD. Na pewno tak jest i dlatego i nie przypadkiem właśnie w tej ludzie grupie. W tej tak, w tej działce branży, tak. I sztuki. Jak pan myśli swoją drogą, na ile pan ocenia procent osób działających w sztukach, że mają ADHD? Powiem tak, ile procent powinno pójść na test? 80 do 90. Też tak. Ile procent z nich ma? Pewnie podobny procent z tamtego procenta. No, tak, też mi się tak wydaje, że rzeczywiście tak jest. Przy czym też się zastanawiam, ponieważ no, część z nich trafia jednak do mnie wydaje mi się, że niektórzy ci, którzy działają w show biznesie i rzeczywiście osiągają w tym sukcesy i są no, bardzo znani, oni jednak na tyle mają ekscytującą tą karierę, że oni tą dopaminę często czerpią z tego, co robią. Mhm. I wtedy nawet jak trafiają do mnie, są zdiagnozowani, dostają leki, ale to leczenie nie do końca się klei, bo po prostu oni tak wiele różnych rzeczy robią, że to im daje cały czas napęd i nie potrzebują tego leku. Bo... Zdecydowanie no. Jakby ja, to, że ja poszedłem się zdiagnozować, to był wynik tego, że wobec różnych tarapatów, w jakie świat wpadł pod koniec 2019 roku, mi również się zaczęły rzeczy sypać, tak, bo mówmy się, no nie było zbyt dużo koncertów do zagrania w trakcie pandemii, nie było zbyt dużo filmów do nakręcenia, kiedy nie można było się spotykać wiele osób. Więc ja i moje różne projekty mocno wtedy ucierpiały. No i to odbiło się na moim zdrowiu psychicznym. Ja w którymś momencie powiedziałem, pieprzę to wszystko. Teraz biorę sobie rok przerwy, muszę znaleźć sobie odpowiedź na pytanie, co jest ze mną nie tak. To zajęło 2 lata. Na koniec oczywiście spotkaliśmy się my. Natomiast no żebym ja zaczął chcieć coś z tym zrobić, to właśnie było dlatego, że no do momentu, kiedy byłem high functioning, do momentu, kiedy to było tak, że mimo wszystko jednak nie takie, jakbym sobie wymarzył, ale jakieś te sukcesy osiągam, to no nie ma co wsadzać kija w szprychę działającemu mechanizmowi. Tak. Ale kiedy okazało się, że jestem głęboko nieszczęśliwy i zaczynam podejrzewać u siebie depresję, co jest, biorąc pod uwagę to, jakim jestem jednak, kurde, przepraszam, złotym dzieckiem, jak mi się wszystko jednak udało, przywilej 3000, to no to coś jest nie na miejscu, żebym miał depresję. No więc zacząłem tropić to, nie było to, w sensie inaczej, no nie poszedłem, rozmawiałem z terapeutą i tak dalej, ale to nie było depresja per se, to były stany depresyjne, ale no w skrócie generalnie to był wynik tego, że po prostu miałem dość jak tego, jak ADHD przeszkadza mi w większej kontroli nad kierunkiem tego, co robię, w sensie jest wspaniale, gdy wszystko się dzieje, fajerwerki dookoła, ale jednak czasami człowiek chciałby móc coś zaplanować i poukładać. Tak. I to jest coś, czego no właśnie, zabrakło wówczas i dlatego też zacząłem poszukiwać jakiejś odpowiedzi na te pytania. I tu znowu wracamy do tego, co już mówiłem dzisiaj, że warto wiedzieć przynajmniej, że mamy ADHD, i również w świecie sztuki, wtedy, kiedy taka osoba bardzo dobrze funkcjonuje, powiedzmy, to myślę, że warto wiedzieć, że się ma ADHD, no bo wtedy możemy przewidzieć, że tak jak pan Paweł mówi, na przykład w sytuacjach, kiedy przychodzi pandemia albo dzieje się coś innego, taką sytuacją jest na przykład złamanie nogi i musi ADHD-owiec leżeć 2 miesiące na przykład w domu i się zaczyna depresja. To jest, przepraszam, trafił pan po prostu precyzyjnie jak snajper w ruskiego na Ukrainie. No, miałem właśnie tak, wypadek, w sensie nie tyle wypadek, co sobie uszkodziłem plecy w okolicznościach niesprzyjających, tak na tyle niesprzyjających, że zanim mogłem z powrotem być w bezpiecznej pozycji, minęło kilkanaście godzin. Long story short, spędziłem w łóżku w 2022 roku, w sumie chyba z 3 miesiące. O rany.
Także to jest jeden z elementów tego, co dokręciło mi tak śrubę, że już po prostu coś musiało się zmienić, bo tak dalej być nie mogło. Tak, to jest właśnie to, więc mówię, no warto wiedzieć, niekoniecznie trzeba leczyć, to już zależy, aczkolwiek pewnie jak już wiemy, ja polecam. Jak już wiemy, że mamy ADHD, no to możemy przewidzieć, że w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy unieruchomieni, pewnie będzie to... Żeby pan widział, jakie wynalazki stworzyłem, żeby telefon sobie zawiesić. Powiedzieć. Nie, no... To się w branży filmowej to się nazywają shitty rigs, czyli wątpliwej jakości budowle, tak, które na przykład jak z użyciem kosza na śmieci deski do prasowania, trzech zgiętych drucianych wieszaków, robiłem sobie ekran taki, żeby telefon mi mógł wisieć nad głową, żebym nie musiał szyją ruszać nie, generalnie. Nie, no, i znowu ADHD, no bo wynalazki, cały czas wynalazki były. Także tak, błogosławieństwo i przekleństwo jest zarazem, nie? Tak, bardzo trafnie pan to nazwał, fajnie, dużo nowych rzeczy wychodzi, bo dokładnie tak to jest, błogosławieństwo i przekleństwo w zależności od tego, co się dzieje w moim życiu, jaki zawód mam, jaki jest to czas w moim życiu, właśnie złamanie nogi, pandemia, czy wprost przeciwnie, jeżdżę po całym świecie. Na marginesie ostatnio zgłosiła się do mnie podróżniczka z Bangkoku, znaczy Polka, ale która jeździ po prostu po całym świecie, co jakiś czas zmienia sobie miejsce zamieszkania, ma ADHD i po prostu zmienia i tam co miesiąc przenosi się w inne miejsce świata. Więc w zależności od tego albo człowiek się lepiej, albo gorzej czuje, no i tak to jest. Najszczęśliwsi są ci, co są artystami, co chwila coś się dzieje, albo właśnie mogą sobie podróżować, albo są jeszcze, tak jak mówię, dwie inne grupy zawodów, ale to mówię, to zostawię. W następnym odcinku. Mam nadzieję, że mi się uda rzeczywiście. Niech pan powie, a nad czym ostatnio pan pracuje, nad czym teraz? A, widzi pan. Nie, może nie będę zdradzał aż tak. Natomiast, tak jak mówiłem, jest to na takie, bym powiedział... No właśnie, kiedy nazbierałem do tych różnych dziwnych rzeczy de facto jestem jednoosobowym, nie tylko domem produkcyjnym, ale i agencją kreatywną i wszystkie te rzeczy po drodze robiłem, to co mógłbym zrobić, gdy te wszystkie rzeczy umiem, co mógłbym zrobić? No podpowiem, że ma to pewnie coś wspólnego z kamerami, mówieniem i tym podobnymi rzeczami. Okay. Ale... Czyli się spodziewać się po panu wszystkiego można, na pewno. Nie, no docelowo... No nie, na pewno będę kręcił dalej filmy. I to teraz na tyle jestem w szczęśliwej pozycji, że mogę kręcić filmy o rzeczach, które mnie interesują i rzeczach, które są, mam nadzieję, ważne. I taki jest z grubsza pomysł, jaka forma i przyszłość tego jest, zobaczymy, bo to wiele rzeczy się dzieje wokół tego na ten moment. Przyszłość może być różna, natomiast tak, chcę kręcić filmy, w tym sam zamierzam nakręcić film o moim ADHD i o mojej przemianie, gdzie pewnie fragment... dzisiejszego nagrania pozwolę sobie wykorzystać. Super, ale oczywiście, bardzo fajnie, będzie nam bardzo miło. Wszyscy działamy ku temu, żeby było jak najwięcej tej wiedzy o ADHD, żeby to się zmieniało, żeby nie uważano, że ADHD to zaburzenie, które skazuje człowieka i nie wiem, nie jest on w stanie nic osiągnąć, że to są ci niegrzeczni chłopcy tylko i no... Naprawdę ADHD-owcy to bardzo kolorowi ludzie, bardzo wynalazczy ludzie, bardzo syntetycznie myślący o różnych sztukach, o różnych zagadnieniach w nauce na przykład. Tutaj na pewno, gdyby pan został w tej bioinformatyce, nie wątpię, że rzeczywiście pracowałby pan nad tą szczepionką, a może jako główny w ogóle inżynier. W każdym razie... Ładnie sobie wyobrażać takie rzeczy. I no natomiast właśnie mówię, to ADHD po to
też rozmawiamy o tym, żeby pokazać, że to ADHD różne rzeczy daje i... Warto wiedzieć, czy się ma, bo tak, jeśli cokolwiek, w sensie moje życie to brzmi jak takie coś, co może, co formułka. Ale dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo prawdziwa i bardzo w nią głęboko wierzę. W sensie moje życie miało dwa okresy, przed i po. W sensie okres po diagnozie, jestem ile, 4 miesiące. No, to jest okres najdynamiczniejszych zmian i największych postępów, jakie w swojej skali, w sensie w ramach swoich celów, rozliczając się z siebie sam, to jest po prostu, za przeproszeniem, jak Usain Bolt. Lecę przez ten, nie zdążam skreślać rzeczy. Teraz moim kłopotem jest to, że nie zdążam rzeczy zapisać jako celu, zanim go realizuję. Także jeszcze raz, należy... Nie, to jakaś sentencja łacińska, której niestety nie powiem w oryginale, ale poznaj siebie, tak? Któryś mądraliński to powiedział. I myślę, że tym zakończmy to najlepsze podsumowanie tego odcinka. Dziękujemy bardzo. Również dziękuję.